A teraz przechodzimy do pytań. Proszę bardzo, postawiliśmy z boku mikrofony, ponieważ sala nie jest mała, więc prosimy o zabieranie głosu przy mikrofonie. Dzień dobry. Chciałem się ustosunkować zarówno do samej monografii, jak również miałbym parę pytań związanych z tą monografią. Pierwsze pytanie to chciałbym kierować raczej chyba do pani burmistrz, jako do szefowej naszego miasta, a mianowicie chodzi mi o problem zbyt według mnie późnego wydania tejże monografii. Jakby nie było, to przecież rocznicę mieliśmy w ubiegłym roku. Akurat tak się jeszcze składało, że można było chyba przyspieszyć tak, żeby pod koniec roku wydać książkę, z tego względu, że nawet i jest tak w polskiej tradycji przyjęte, że na święta z reguły różnego rodzaju prezenty się wręcza. Uważam, że najlepszym prezentem to jest zawsze książka. W dodatku, że pan Białuński we wstępie do tej monografii pisze, że już prace zostały zapoczątkowane w latach 90., a problemy były związane głównie z finansami, żeby tą monografię wydać. To tak sobie pomyślałem, nakład jest 1000 egzemplarzy, książka kosztuje 156 zł, no to tak sobie pomyślałem, że władze miasta nie byłoby stać na to, żeby tą monografię wydać wcześniej, ewentualnie tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, mówiąc o tym, że prawdę mówiąc jest to książka droga. Z wieloma przyznajomymi kolegami rozmawiałem, zresztą porównując nawet te monografie z innych miast, to jest naprawdę droga. Z tego co się orientuję, to ze sprzedażą też jest chyba nie najlepiej, bo chyba nawet 100 egzemplarzy chyba w sumie nie sprzedano. Dlatego mam takie pytanie do pani burmistrz, skąd się wzięły takie koszty duże tej monografii? A po tej odpowiedzi chciałbym parę słów jeszcze do autorów odnośnie oceny monografii, dobrze? Ja nawiążę do pańskiej wypowiedzi. Prace nad monografią zaczęły się w 2009 roku. Natomiast pomysł monografii narodził się wcześniej, ale to było po prostu w takiej konstrukcji tylko w projekcie, tak? Nikt nie przystępował do pracy, nie było zespołu. To była sama myśl, że taka monografia powinna powstać. I jak ona powinna wyglądać, no, ale nie było prac. Prace rozpoczęły się w 2009 roku. No i mam to pytanie właśnie do pani burmistrz. Skąd takie duże koszty tej monografii wyszły? Czy to wszystkie pytania? Może... Nie, proszę... to było pytanie, a teraz będę mówił na temat monografii. To proszę bardzo, tak? Sformułować wszystkie pytania. Tak. Nie, już pytań nie będę miał, tylko teraz parę słów o monografii. Cieszę się, i mam tutaj duży szacunek do autorów, że podjęli się tego dzieła, bo zdaję sobie sprawę, jaka to jest trudna, odpowiedzialna praca. Zdaję sobie sprawę z tego, że tu ilu nas z Państwa siedzi, to każdy będzie miał ewentualnie inny stosunek. Będzie w jakiś sposób też i ręce zrętem tej książki, nie mówiąc również i o czytelnikach, którzy ją po prostu przeczytają. Także szacunek się jak najbardziej Panom należy, że podjęliście się tego dzieła, zwłaszcza, że są to czasy jednocześnie też i współczesne, gdzie byliśmy przecież świadkami i autentycznymi, jak to się mówi, obserwatorami tego naszego wydarzenia. Podoba mi się bardzo tytuł, a mianowicie to, co już tutaj Pan na ten temat wspomniał, a mianowicie miasto Giżycko, bo w tych poprzednich monografiach były różne podtytuły, z tym, że tu mam jeszcze taką uwagę do autorów, uważam, że powinno być w tej monografii spis, indeks osób czy też nazwisk, po to, żeby ewentualnie łatwiej było dotrzeć do tych nazwisk, które tam w tej książce padały. Z całej monografii, bo przeczytałem ją wnikliwie, to faktycznie najciekawszy rozdział to był pana Łukowskiego. Wiadomo, że i rozpatrywał to z punktu widzenia i socjologicznego, jako wiadomo jego profesja, ale również i wiele wydarzeń jest jako przedstawionych również jako historyka. Wiadomo, że trudny był to okres do oceny, ale uważam, że to, co jest zawarte w tym rozdziale, to naprawdę oddaje stan faktyczny.
Są również tam i oceny działalności władz, może to się też i władzom w niektórych przypadkach też i nie podoba, ale w każdym razie uważam, że to jest bardzo sumiennie zrobione, choćby nawet są i takie ciekawostki, jak się z jakim zwierzęciem choćby nawet kojarzy się Giżycko. Taką ciekawostkę to oczywiście przedstawiam. W każdym razie, jeżeli chodzi o kwestię związaną właśnie z tym okresem czasu, miałbym jeszcze taką uwagę, że ewentualnie no, można byłoby się zastanowić, ewentualnie rozszerzyć problem samej twierdzy. Tam jest tylko zasygnalizowana ta sprawa, ale uważam, że można byłoby wspomnieć również o roli studentów, którzy przecież w tym okresie czasu jako również biorący udział, przecież były te koncepcje przez nich przedstawiane, były przecież tam zjazdy, konferencje i tak dalej, także można byłoby przynajmniej w kilku zdaniach ten problem po prostu rozszerzyć. Jeżeli chodzi o inne rozdziały, zresztą do tego jeszcze też wrócę, jeżeli chodzi o ten pierwszy rozdział, to już mam nadzieję, że pan Białuński ewentualnie koledze swojemu przekaże, a mianowicie według mnie w tym okresie powojennym zmarginalizowana została rola wojska w okresie tym. Wiemy sami, bo byliśmy w tym okresie również mieszkańcami, jak ważny był to garnizon wojskowy, nie tylko ze względu na swoją siłę militarną, ale również za udział tego wojska w tamtym okresie, bo przecież wojsko i czyny społeczne różnego rodzaju robiło i w zakładach pracy nawet pracowało, i opiekę, patronat mieli nad szkołami, nad zakładami pracy i tak dalej. To zostało według mnie pominięte. Odnośnie tego jeszcze rozdziału, to uważam, że brak jest oceny stanu wojennego i jego wpływ na życie mieszkańców, a jakby nie było, to też ważne wydarzenie w historii nie tylko naszego miasta, jak również i pozostałych miast. Uważam, że jest skromna informacja na temat działalności Solidarności, bo w zasadzie jest tylko, ogranicza się to do dwóch stron, czyli strona 374 do 376. Notabene tak na marginesie, to uważam, że brak jest tej tablicy, która znajduje się na budynku na ulicy Olsztyńskiej, poświęcona właśnie temu wydarzeniu. Jeżeli chodzi o ten jeszcze rozdział poświęcony PRL-u, to uważam, że zbyt wyeksponowane były materiały źródłowe. Chodzi o materiały partyjne, jak również Rady Miejskiej. Uważam, że zbyt mało było innych źródeł, jak choćby nawet źródła z Urzędu Miasta, GUS-u, pracy, czy nawet i relacji mieszkańców, bo w zasadzie jeśli tylko tam autor powołuje na pana Wojciechowicza, który w swojej książce te wspomnienia tam ewentualnie przedstawia. Zauważyłem również parę takich nieścisłości czy też pomyłek, bo tak na marginesie właścicielem browaru Regina według mnie to był pan Stanisław Górny. Wiadomo, że tych górnych kilku było, nie? Ale każdy był w tej działalności gospodarczej jakoś zaangażowany. W każdym razie Stanisław Górny, a nie Antoni, tak na marginesie ta nazwa browaru to też pochodzi od imienia jego żony. Odnośnie jeszcze tego rozdziału poświęconego już po 89 rokiem, to też jeżeli chodzi o kwestie takie już drobniejsze, a mianowicie, że tam jest podane odnośnie wojska, że jest to wydział gospodarczy, a się okazuje, że w rzeczywistości to jest wojskowy oddział gospodarczy. Nie mówiąc o tym, że pominięta została jeszcze jedna jednostka, a mianowicie remontowcy, którzy są na ulicy Moniuszki. Kilka jeszcze innych takich drobiazgów. Jest tam zdjęcie przedstawione tych milicjantów, tablica poświęcona tym milicjantom, jest tylko podany rok, kiedy ona została opublikowana, czy też zawieszona w 79 roku, natomiast nie ma daty, kiedy została ta tablica zdjęta, przecież tej tablicy już po prostu nie ma. Co mi jeszcze tutaj brakowało, a mianowicie, jeżeli chodzi o podpisy pod zdjęciami, tam gdzie są poszczególne ulice. Ja wiem, że tam na końcu dopiero książki jest podane, jaka ulica się nazywała,
ale uważam, że tam, gdzie było zdjęcie, to również i powinna być aktualna nazwa ulicy, jak choćby nawet ulica Stalina, gdzie jest ta mapka poświęcona Giżycku, jest strona podana i tam jest brak. No nie mówiąc o tym, że dobrze byłoby, żeby korekta też zwróciła uwagę, bo według mnie nie może być tak, że albo w imieniu, albo w nazwisku są drobne przestawienia litery, bo to w tekście to może to się zdarzyć, ale już w nazwisku czy w imieniu to nie powinno być. W każdym razie jeszcze raz dziękuję za to właśnie zaangażowanie i uważam, że przyjmiecie to panowie nie jako jakaś tam złośliwość, tylko w dobrej wierze te swoje problemy po wnikliwym przeczytaniu tej książki przedstawiłem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Czy ktoś z autorów chciałby zabrać głos po pana wypowiedzi? Bardzo dziękuję za wszelkie uwagi. Zdaję sobie sprawę, że w każdej pracy niestety takie drobne nieścisłości się zdarzają. Mam nadzieję, że tylko drobne, że to nie są jakieś poważne wpadki. Z doświadczenia wiem, a wydałem książek wiele, że niestety nie da się uniknąć takich drobnych pomyłek w korekcie. Zawsze gdzieś coś tam umknie. Także bardzo dziękuję za te wszystkie uwagi. Przekażę też autorom nieobecnym. Jeszcze profesor Łukowski, kilka słów. Chciałem powiedzieć, że za część tego opóźnienia winę ponoszę ja. Mianowicie spóźniłem się 2 miesiące z pierwszą taką wersją tekstu. Przepraszam, ale muszę państwu powiedzieć, że ta praca była dla mnie chyba najtrudniejszą pracą w życiu do tej pory. Znaczy, pisałem też dużo rzeczy i będę pisał, mam nadzieję, natomiast próba zmieszczenia na 100 stronach, co się nie zmieściłem tam, udało mi się przewidzieć jeszcze 20 stron więcej, było czymś niezwykle jakby takim, no trudnym po prostu, prawda, że jakby, żeby też to było takim językiem, jak tutaj Grzegorz postulował właśnie, żeby to był język maksymalnie przejrzysty. No i tak właśnie przez to być może też jakby potem trochę się posypały klocki i książka jest dopiero teraz, a nie kiedy planowano chyba w czerwcu, tak? Czy że się ukaże. Także tutaj trochę też to moja wina, ale mam nadzieję, że troszeczkę może mniej błędów dzięki temu też, czy jakichś pomyłek, czy nieścisłości się udało, jest mniej niż by było, gdybym dotrzymał tego terminu. Swoją drogą nie udało mi się jeszcze nigdy napisać żadnego tekstu na czas. Zawsze jestem trochę spóźniony. I tak chyba zostanie. To tylko profesor Białoński pisze zawsze na 2 miesiące przed terminem. Tak już jest, ale tak. Proszę państwa, ja państwu jeszcze wyjaśnię kwestie ceny i dystrybucję. To zaplanowałam na samym końcu, więc może korzystajmy z tego, że mamy takie zacne grona autorskie, naprawdę bardzo trudno, to są zapracowane osoby i bardzo trudno było dzisiaj się spotkać w tym gronie. Poproszę o następne pytania.